Dziwiarka w plenerze wita się z Wami. Wszędzie, gdzie dokąd zmierzamy, zabieram ze sobą robótkę, druty. Nigdy nie wiadomo, gdzie jaki pomysł wpadnie do głowy, jaki pociąg przejedzie, bo przecież te jeżdżące pociągi z mojej głowy to wiecie, o co chodzi. Tym razem jesteśmy w przepięknym lesie dębowo-sosnowym wzdłuż Oceanu Atlantyckiego w rejonie Bordeaux, które nawet osoby nie pijące wina wiedzą, że ten rejon słynie z niezliczonej ilości winnic, gdzie można sobie podróżować od winnicy do winnicy, testując, kupując lokalne wina, które uważam, że są najlepsze w świecie. W takim miejscu właśnie jesteśmy i właśnie z tego miejsca chciałabym Wam pokazać pewien wzór. Wzór jest bardzo łatwy do wykonania. Wzór znam od wielu lat, tak starałam się w czasoprzestrzeni umieścić, kiedy ja się go nauczyłam. No to było na pewno w czasach szkoły średniej, czyli takim powiedziałabym na takim moim początku dziwiarstwa ręcznego. I to ja ten wzorek nazywam wzór różyczek. On jest bardzo prosty do wykonania. On lubi puchate włóczki. Ja już mam jedną część wykonaną tym wzorem, to jest przód. Nie wiem, czy dekolt nie za duży, ale jak to sobie Stasia zażartowała kiedyś tam przy mojej dziennie, najwyżej będziesz miała go na plecach. Więc no, na razie jest przodem, być może będzie tyłem, się okaże. To jest króciutki swetereczek, raczej piórkowy, waga piórkowa. Rzecz wykonywana jest z tej włóczki Suri Alpaka od firmy Langa. Moteczki są 25-gramowe. Włóczka jest raczej grubsza, ponieważ jest przeznaczona na druty pomiędzy 4,5 a 5. Składa się ze 100% alpaki rasy Suri. Jest bardzo miękka, przyjemna dla skóry i taka och jach, jak dla mnie. I z tejże włóczki, która ma włosek, a ten wzór różyczkowy według mnie jest właśnie stworzony do włóczek z włoskiem, ponieważ włosek wypełnia nam przestrzenie pomiędzy kwiatostanem różyczki. To tak wygląda. I dzierga się go bardzo szybko. To też jest pewien plus, prawda? Że widzimy, szybko widzimy efekty pracy. Ja wybrałam druty numer 4,5, ponieważ dziergam luźno i według mnie konsystencja tego, co tutaj mam pod palcami, jest ok. Więc to jest mój przód lub tył. No na razie przód. Tutaj dzierga się tył. O, a wyobraźcie sobie, że ja to zaczęłam dziergać wczoraj, więc to jest efekt pracy, no ja myślę, że z 2 godzin, no około 2 godzin, czyli to jest bardzo dużo udziergane. Na tych drutach 4,5 z tej włóczki Suri Alpaka mam 82 oczka. Schemat powtarzalności wzoru jest taki, że liczba oczek musimy mieć podzielną przez 4 plus 2 oczka brzegowe. I to dlatego mam tutaj 82 oczka. Gdybym chciała więcej, musiałabym mieć teraz 86 oczek, na przykład 86 albo 90 i tak dalej, idąc w kierunku co 4, zwiększać co 4. Czyli tak, widzicie, jak wygląda jedna część, dzierga się druga część. Powiedziałam Wam, dlaczego wybrałam do tego wzoru, wybrałam włóczkę z włoskiem, o tę włóczkę. A tutaj mam małą próbeczkę. Mała próbeczka z niewielkiej ilości oczek. No i w tym momencie pokażę Wam, jak wykonać taki wzór różyczek. Suri Alpaka, jak widzicie na zbliżeniu, ma potężny włosek, taki alpakowy włosek, ale włóczki alpakowe właśnie słyną z tego, że mają włoski, które w dzianinie wypełniają nam oczka. Czyli możemy sobie pozwolić na grubsze druty, niż robilibyśmy z włóczki bez włoska. Mnie za serce bardzo chwyciła ta włóczka. Inusia już we dziwiarce wydzierkała z tego koloru miętowego swój swetereczek, który pokazywałam Wam w relacji na żywo. Ja, szukając surowca na wyjazd, również ten kolor miętowy mi się bardzo podoba, ale jednak stwierdziłam, że wzór różyczek wymaga koloru różowego, takim schematem myślowym, taki schemat myślowy mi towarzyszył, czyli i ten wzór,
który jest łatwy i zapamiętywalny bardzo szybko, o czym się zaraz przekonacie. Ta część jest niewyprana, ta na drutach, a ten przód już jest wyprany, wyschnięty. No i czeka na towarzystwo, czyli na drugą część. Liczba oczek musi być podzielna przez 4 plus 2 oczka. Ja tutaj mam małą próbeczkę i teraz Wam pokazuję. To jest lewa strona robótki. I tak, z pierwszego oczka, które nam się tutaj wyłania, wyrabiam 3 oczka i robię to następująco. Zobaczcie, robię oczko, nie ściągam z drutów, robię narzut i jeszcze raz wyjmuję. Czyli tak, z jednego oczka wyciągam 3 oczka. Żeby nam się liczba oczek zgodziła, więc jeżeli tutaj wyciągnęłam 3, to tutaj muszę 3 przerobić jako 1. Czyli tak, wyseparować sobie 3 oczka i przerabiam je na prawo. Tak. Następnie znów z jednego oczka wyciągam 3 oczka, czyli jedno oczko, narzut i jedno oczko. Redukujemy ilość oczek, żeby bilans na końcu wynosił 0, czyli separować sobie odłączyć od reszty robótki, wkładamy drucik i przerabiamy jako jedno oczko na prawo. Następne oczko widzimy, że to jest to, z którego musimy wyrobić 3 oczka, czyli prawe, narzut i prawe, a te musimy przerobić jako jedno oczko razem na prawo, proszę. A to jest oczko brzegowe. I teraz tak, odwracam robótkę i to jest moja prawa strona robótki. I tutaj te wszystkie oczka, jakie mam, przerabiam sobie jako oczka lewe. Zobaczcie, robię oczka lewe. Widzicie, jak te włoski alpakowe się pięknie układają i wypełniają te przestrzenie pomiędzy różyczkami. Za chwilkę na gotowej dzianinie Wam pokażę. To jest, ta strona jest według mnie prawą stroną, ponieważ te różyczki są wypukłe. Odwracam robótkę i teraz zmieniam miejsca różyczek. Czyli widzicie, zobaczcie, tu już się coś klaruje i już widać, co jako pierwsze musi być. Oczko pierwsze ściągam i zobaczcie, tutaj mam ten kwiatostan różyczki, nazwijmy to tak, więc widzimy, że to musimy zrobić, zamknąć tą różyczkę, czyli przerabiamy 3 oczka razem na prawo. Tutaj jest gałązka różyczki, widzicie to jedno oczko i z tego oczka wyrabiamy 3 oczka, prawe, narzut i prawe. Tutaj zamykamy różyczkę w kwiatostanie, że tak to obrazowo przedstawię, jako 3 oczka razem na prawo. Widzicie gałązkę różyczki i ciach. I następny etap. I tak co ten drugi rząd zmieniamy położenie tych różyczek. Tutaj przerobiłyśmy razem, to tutaj musimy wyciągnąć ten kwiatostan, czyli 3 oczka z jednego oczka i oczko tutaj prawe. I to jest ten rząd, w którym przerabiamy oczka na lewo. Nadajemy tym naszym rozpoczętym pączkom różyczkowym trochę przestrzeni im dajemy, tymi oczkami lewymi. I to jest prawa strona robótki, o właśnie ta. One są przestrzenne, zobaczcie te różyczki. O tak wyglądają. Jeszcze jeden rząd przerobię. Widzicie tę pajęczynkę nitek, a pomiędzy pajęczynką no te takie zgrubienia, które pewnie z jakimiś innymi nazwami też funkcjonuje ten wzór. Trochę jest to do gwiazdek podobne, czyli tak, widzicie tutaj łodyżkę, no to z łodygi wyjmujemy 3 oczka. Tutaj kwiatostan trzeba zamknąć. Tutaj z tej łodygi wyjmujemy 3 oczka. Tutaj trzeba zamknąć 3 oczka razem na prawo. Tutaj wyjmujemy, a tutaj zamykamy. O. I teraz następny rząd na prawo. Widzicie taką, to, że one się zmieniają kolejnością, czyli na zasadzie zygzaka można powiedzieć, a rząd, ten prawy rząd robótki jest zawsze przerabiany oczkami lewymi.
I na gotowej tej dzianinie, zaraz jeszcze Wam pokażę, jak wygląda ten wzór po lewej stronie. Tym wzorkiem według mnie można szaliczek wydziergać. No, tak. I to jest właśnie, na tych paru rzędach pokazałam Wam, jak się wykonuje ten bardzo prosty i taki do właśnie zastosowania na włochatych włóczkach. Włochate włóczki też mają ten minus, pewien minus użycia w takim wzorze, że bardzo trudno się będzie pruło. Ale ja myślę, że tutaj jest tak prosto się to robi, że prucie nam nie grozi. A tutaj na tym Wam pokażę, jak wygląda po lewej stronie ten wzorek. Zobaczcie. Ten wzór po lewej stronie, dziennina jest niewyprana. To jest to, co dziergałam, co wczoraj rozpoczęłam tę część. Jakiś wprawny oko gdzieś pewnie zaraz zauważy na takim zbliżeniu jakiś błąd, ale ja to zawsze sobie żartuję, to jest mój podpis. A tutaj proszę, to jest prawa strona robótki i myślę, że wzór różyczkowy, kto nie znał, może go zachęciłam do spróbowania, no do wdrożenia się w jaką przygodę, jaką jest dziewiarstwo. I już zmiana kamery nastąpiła, znów widzicie mnie, nie tylko słyszycie głos. To jest tak, to jest ten sweterek w kolorze różowym, zastosowanie wzoru różyczek. Pokazałam Wam, jak go się wykonuje. Mam nadzieję, że zainspirowałam. I myślę, że to już jest czas na to, by się pożegnać i zaprosić Was do subskrypcji naszego kanału na YouTubie, do polubienia strony na Facebooku, do bycia z nami. Do następnego razu i pa, pa.